która nie widzi, co się dzieje, która nie reaguje. Ale rzeczywiście ten wiersz jest bardzo mocny i właśnie bardzo, bardzo mi zależało, żeby go przetłumaczyć. I właśnie podczas wszystkich czytań, które się odbywają, ten wiersz czytamy. Bardzo często tak na zakończenie, to jest taki bardzo mocny akcent na zakończenie, żeby ludzie tak mogli sobie tak zostać z takim mocnym właśnie akcentem, żeby pomyśleć o tym. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że ja też właśnie to się tak złożyło, że kiedy przeczytałam. A nie, może tłumaczę, tak? A Ana каже, вона не належить до тієї частини Європи, про яку писала Аня Брук, що вона скоріше належить до тієї частини Європи, яка є Україною, вона завжди є з Україною, і на всіх зустрічах вона на завершення читає саме цей текст. Ну і мені, звісно, цікаво, як реагує кіно. No wiesz, kiedy czytamy na spotkaniach, kiedy ludzie w ogóle przychodzą na takie spotkania, to oni już też coś wiedzą o Ukrainie, coś przeżywają, specjalnie przyszli na takie spotkanie, więc oni też może nie do końca należą do tej części Europy, a może trochę tak, ale zawsze robi to wrażenie, zawsze to jest takie bardzo mocne, zawsze takie mocne zakończenie. Ale chciałam właśnie powiedzieć, że kiedy przeczytałam ten tekst Hali Kruk, tak się złożyło, że ja też tak próbowałam napisać wiersz o Ukrainie, ale tak nie do końca mi to wyszło jakoś, więc zaczęłam tłumaczyć raczej. Ale też właśnie on był o tym, że jestem właśnie jakby taki z tą ironią, że właśnie jestem, już teraz nie pamiętam, że się głęboko zaniepokojona, czy coś takiego właśnie. Ta fraza, która ciągle powtarzała się, że właśnie Europa jest ciągle głęboko zaniepokojona, zmartwiona, apeluje o pokojowe rozwiązania i tak dalej, dla mnie też ona była nieznośna. No, ja rozumiem, że po prostu taka jest dyplomacja, że najpierw trzeba powiedzieć, że zaapelować, najpierw powiedzieć, że jesteśmy niezaniepokojeni, zaapelować o pokojowe rozwiązanie. Wiem, że tak jest, nie można zacząć od... Na drodze dyplomatycznej nie można zacząć od wprowadzania sankcji na przykład.